Czekamy na następną walkę. No najbardziej doświadczony zawodnik podczas tej gali. Wywołuje zawodników do trzyrundowego pojedynku w kategorii 70 kg do narożnika czerwonego. Zapraszam zawodnika z klubu Mad Dog Gdynia przed Państwem Jacek Kraft. Panie i Panowie, zawodnik w narożniku czerwonym ma 23 lata. 182 cm wzrostu, waży 70 kg. Do tej pory w oktagonie stoczył dwa pojedynki, z czego dwa wygrał. Przed Państwem Jacek Kreft. I ogromne brawa dla Jacka Krefta, dlatego że on zaakceptował nadwagę Mariana Ziółkowskiego. Zapraszam zawodnika z klubu Ogniński Warszawa. Przed Państwem Marian Ziółkowski. Panie i Panowie, zawodnik w narożniku niebieskim z klubu Ogniński Warszawa ma 23 lata, 184 cm wzrostu, waży 70 kg. Do tej pory w oktagonie stoczył 9 pojedynków, z czego 6 wygrał, 1 przegrał, 1 zremisował i 1 był no contest. Panie i Panowie, przed Państwem Marian Ziółkowski. 3 rundy po 5 minut, panie sędzio. No i oczywiście nie waży Ziółkowski 70 kg, bo już wczoraj na ważeniu w Ożarowie ważył pół kilograma więcej, a dzisiaj 75 kg. Ale Jacek Kreft zaakceptował nadwagę rywala, nie robił z tego większego problemu. Dlatego ogromne brawa właśnie za taką sportową postawę. Zaczynamy. Ziółkowski jest bez wątpienia faworytem w tym pojedynku. Kiedy rozmawiałem z nim przed walką, powiedział: jednak stójka, najpierw trzeba osłabić rywala i go zmiękczyć, a później dopiero ewentualnie walczyć o poddanie. Marian Ziółkowski to spory talent, bezwzględnie. Jego klubowi koledzy, trener często podkreślają, że jakby Marian Ziółkowski mniej czasu poświęcał na spanie, a więcej na trening, a to naprawdę zrobiłby sporą karierę Ale w sporcie. Świetna akcja Jacka Krefta. Kapitalny był ten rzut biodrowy i od razu jest na górze. Rozbicie, skoro ręce wykluczane i stara się zawodnik z Gdyni używać łokci. Bardzo dobry łokieć, ale właśnie... Ale lewa noga, popatrzmy, lewa noga Ziółkowskiego. Nie będzie trójkąta, będzie omoplata. Świetnie, skręcił się do balachy teraz Marian Ziółkowski. Będzie walczył teraz Jacek Krefta, będzie na sobie wyprostować ręki. Ale trzeba przyznać, że sprawność Ziółkowskiego naprawdę imponująca. Idzie po rękę rywala, jest rozbicie, ale to może skutkować tym, że uchwyt będzie poluźniony. Ziółkowski w końcu tą rękę przeprostuje. Na razie dobrze broni się Jacek Kreft. Stara się jeszcze atakować kolanami w żebra rywala. To jest bolesne. Ręka ciągle w uchwycie. Teraz w górę i znów rozbicie. Aż drży to podłoże klatki. Ale uchwyt poprawia Ziółkowski. Kciuk do góry. Nie puszczając. Tak jest i chyba ta balaszka za chwilkę zostanie dokręcona. Rozbija raz po raz swojego rywala Jacek Kreft, ale nie może zerwać. Jednak świetnie. No nie wiem, czy po tym pojedynku Kreft nie dostanie pseudonimu Rampage, bo rzeczywiście walił Ziółkowski o podłogę oktagonu bardzo, bardzo mocno. Koncentruje się Kreft na rozbijaniu Mariana Ziółkowskiego, świadomy jego umiejętności parterowych, które przed chwilą mieliśmy okazję oglądać. Teraz próba obejścia nóg i świetnie, kapitalnie zrobił to Kreft. Ale skręca się po raz kolejny. Naprawdę sprawność Ziółkowskiego godna podziwu. Znów tym razem prawa noga bardzo wysoko na karku rywala. Pracuje szukając ręki swojego rywala Marian Ziółkowski, ale szybciutko teraz Jacek Kreft zerwał całą tą grę parterową łokciem. Kolejny sweep, kolejne dojście do pytania. Omoplata? Nie! I znów Kreft na górze i w tej chwili może mieć dosiad.
ale dobrze, prawą nogą poszedł Ziółkowski do góry, wykluczyły do siat i jest w tej chwili garda. Będzie teraz w siatkę wciśnięty Ziółkowski, ale przy jego poziomie akrobatyki, które nam tutaj prezentuje, myślę, że nie będzie to przeszkodą, aby skręca się do dźwigni. Podnosi pozycję Krewki, bardzo mocne ciosy spadają na głowę zawodnika z Warszawy. Trzy ciosy trafiły w głowę. I w tej chwili, wykorzystując te swoje bardzo długie ręce, zawodnik z Gdyni zdobywa przewagę, ale musi uważać, aby tej ręki nie zostawił, dlatego że Ziółkowski to wykorzysta. Sprytnie, naprawdę bardzo sprytnie Jacek Krewty wykorzystuje wciśniętego w siatkę rywala. Podebrana ręka. Skręca się, nieprawdopodobne są te ataki dźwigniami na łokieć w wykonaniu Mariana Ziółkowskiego. Po raz kolejny skręcił się do dźwigni. Ale nie zostawił mu miejsca Krewta, by ta dźwignia została dociągnięta. I znowu teraz bardzo dobry łokieć w wykonaniu zawodnika z Gdyni. Tym bardziej, że Ziółkowski wciśnięty jest w siatkę, a zatem to pole manewru jest zdecydowanie ograniczone. Jak nie lewy, to prawy. Teraz podniesienie pozycji, wyrwie rękę i będzie znów starał się rozbijać nos Ziółkowskiego. Po raz kolejny prawa ręka Ziółkowskiego pod nogę rywala, by pomóc się dokręcić do ręki, ale coraz czujniejszy jest Krew. Raz po raz łokieć spada na głowę Mariana Ziółkowskiego, a ten nie znajduje recepty, jak się przed nim bronić. Rewelacyjnie walczy Krew, kontroluje walkę pozycjami. I teraz czy Ziółkowski będzie starał się wstać? A Krew, czując, że ten sposób walki daje mu jak na razie zdecydowaną przewagę punktową, za chwilę znów rzuci się prawą ręką. Tu, później głowa. Kolejne mocne ciosy, pewny swoich umiejętności jest. Ale zostawił Krew nogę. Oj, to może naprawdę go dużo kosztować. Wyciągnął. Jednak nie. Jeszcze pół minuty do końca tej pierwszej rundy. Bez litosy dla swojego rywala jest reprezentant Meddo Gdynia. Świetnie Krewdy wykorzystuje to, że ma pozycję z góry. Tam z jego narożnika dobiegają podpowiedzi, aby ciągle bił łokciami. No więc jest ten łokieć, ale teraz niewiele brakowało, aby wpadł w pułapkę. Dobrze balansem Ziółkowski odchyla głowę, bo w innym przypadku mogłoby być już po walce. Jeszcze stąpę na korpus, oczywiście dozwolony. O, trzeba przyznać, że tak, jeżeli proponujesz pseudonim Rampage, to zarówno te slamy, jak i ta praca Grandem Pał w parterze, no to mamy swojego polskiego Rampage'a. Brawo Jacek Krew za tą pierwszą rundę, ale Ziółkowski przetrwał i za chwilkę wyjdzie do rundy drugiej. Tu będzie wiele znaczyła wytrzymałość w tej chwili. 5 minut bardzo wyczerpującej walki, prawie przez cały czas Ziółkowskiego na plecach i Krewta z góry. Tylko że on wkładał całą siłę w to, żeby zakończyć ten pojedynek przed czasem. A widzieliśmy przed chwilą twarz Mariana Ziółkowskiego, porozbijany, ale wciąż w pojedynku i dopóki jest w stanie wrócić. Tak jak zrobił, to będziemy to prawdopodobnie często wspominać, bo ustalmy, że jest to niebywały sukces polskiego MMA. Tak jak zrobił to Piotrek Hallman na UFC z Trinaldo. On również po pierwszej rundzie wydawałoby się, że jest skończony, a wrócił w wielkim stylu. Nie może rozluźnić Jacek Krew, jeżeli myśli o zwycięstwie. A tym razem Ziółkowski ruszył po obalenie, ale dosyć niezbornie to zrobił. To było takie bardzo czytelne. Nieprzygotowany absolutnie atak Ziółkowskiego, czytelny dla Krewta. O, zobaczymy. Dlatego, że zauważają sekundanci Ziółkowskiego, że Krewt jest zmęczony. A zatem no, warto by troszeczkę jeszcze spróbować, żeby on pobiegał, żeby poruszał się. Tyle tylko, czy to jest rzeczywista utrata wytrzymałości i kondycji, czy to jest gra, w jaką zawodnik z Gdyni chce wciągnąć Ziółkowskiego. A druga runda w takim razie pokazem charakteru i Krewta i Ziółkowskiego, bo obaj są podmęczeni. Ta pierwsza runda toczona naprawdę w dużym tempie. Wewnętrzne kopnięcie Ziółkowskiego. No bez wątpienia Krew nie jest już taki dynamiczny i taki zadziorny jak w pierwszym starciu. No i musi teraz to Marian Ziółkowski wykorzystać, jeżeli chce odrabiać straty po pierwszej rundzie.
To jest szansa, aby teraz się obudzić, aby zaatakować. Nawet troszeczkę na ryzyku, bo zmęczony krew, myślę, że jest celem do trafienia. Ale jak na razie Ziółkowski nie wykorzystał tego. Te ciosy głównie przeszywają powietrze, zresztą ich jest zdecydowanie za mało. No, w tej chwili akcja na czajenie. No widzimy, ta obrotówka także tak wolno, wolno wykonywana przez Krefta. Dobrze starał się zawadzić okrężnym kopnięciem o głowę. Kreft jednak blokował. Świetnie kolanem. No i teraz to Ziółkowski jest na górze, ale prawa noga Krefta. Trójkąt. Ma trójkąt. Czy będzie w stanie się obronić Marian Ziółkowski? Koniec! Dźwignia na łokieć po przejściu przez trójkąt nogami w wykonaniu Jacka Krefta. Ależ nam się zaprezentował zawodnik z Gdyni. To Gdynia. Wielkie brawa, proszę Państwa. Fascynujący, mocny pojedynek. Tym razem zwyciężył Jacek Kreft. Marian Ziółkowski zapisuje na swoim koncie porażkę, ale wszystko przed tymi zawodnikami. W pierwszej walce Mataleo, w drugiej walce Balacha. Czyżby to była gala wielkich poddań?